Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj zapowiedziany już wcześniej temat, taki bardzo codzienny i troszkę mniej związany z praktykami magicznymi, ale również w pewnym sensie związany, a mianowicie temat naturalnych sposobów pielęgnacji włosów. Temat ogromnie rozbudowany i dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Włosy. Włosy mają znaczenie symboliczne i znaczenie bardzo silne, energetyczne, ponieważ włosy są pewnego rodzaju antenami, które łączą nas ze światem zewnętrznym i które przejmują nie tylko energię z naszego otoczenia, ale także dokładnie wszystko, co w naszym otoczeniu się znajduje, czyli wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, powietrza, wody i energię danego miejsca, energię danej osoby, energię z pożywienia. I dlatego, jeżeli coś dzieje się z włosami, to jest to taki pierwszy wyraz tego, że coś złego dzieje się z nami, albo w naszym otoczeniu, albo w naszym wnętrzu. I dlatego poruszam dzisiaj ten temat, ponieważ bardzo wiele osób ma problemy z włosami, z pielęgnacją włosów, z wypadającymi włosami, z łamliwymi włosami i tym podobne. Pragnę jednocześnie podkreślić, że wszystkie informacje, które przygotowałam dla Was, które zostały zawarte w tym krótkim filmiku, to są informacje, które pochodzą nie tylko z mojego osobistego doświadczenia, ale także z doświadczenia wszystkich tych osób, które zgłosiły się do mnie o pomoc i stosowały moje wskazówki przez kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat. Wszystkie te osoby, tutaj ogromne podziękowanie za współudział, jak gdyby, w tworzeniu tego filmu, gdyż to nasze wspólne doświadczenia są podstawą tych wskazówek i rad dla tych wszystkich osób, które mają ogromne problemy z włosami. Moi kochani, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Filmik będzie dosyć rozbudowany, ale postaram się przedstawić wszystko króciutko i na temat. Pierwszy temat to mycie włosów. I tutaj taka mała wskazówka dla tych wszystkich osób, które kupują szampony, czy szampon, odżywka w jednym, czy same odżywki w supermarketach, drogeriach, aptekach, które pod wpływem reklamy decydują się na zakupienie danego specyfiku. Moi kochani, z naszego wspólnego doświadczenia to jest po prostu droga donikąd, ponieważ większość wszystkich tych środków, nawet tych, które w nazwie posiadają szampon ziołowy czy odżywka ziołowa i tak dalej, oparte są na chemii i one może poprawią strukturę waszych włosów przez na przykład kilka dni, ale następnym etapem jest wypadnięcie tych włosów. Dlatego tutaj z naszego doświadczenia, mojego i osób, które korzystały z moich wskazówek, jest tylko jeden, jedyny sposób na mycie włosów, który włosy myje, jednocześnie odżywia. Po myciu tą mieszanką włosy przepięknie się układają i zbędne są wszelkiego rodzaju lakiery czy żele. I jednocześnie struktura włosów jest przewspaniale wzmocniona i włosy są zdrowe i odżywione. To jest mieszanka, którą ja na moje długie włosy stosuję w proporcji, którą dla Was za chwilkę przedstawię. Natomiast jeżeli ktoś ma włosy krótsze, to może oczywiście tą ilość mieszanki zmniejszyć. Lub jeżeli ktoś ma włosy jeszcze dłuższe, musi ją niestety zwiększyć. Ja na moje włosy stosuję następującą mieszankę. Tutaj wszystkie nazwy roślin i specyfików, które przedstawiam w filmie, napiszę Wam tutaj na dole, a także poniżej w opisie filmu, aby było łatwiej te rzeczy roślinne znaleźć, czy w internecie, czy w jakichś innych domach wysyłkowych, czy aptekach. Mieszanka to składa się z trzech podstawowych roślin i teraz w proporcji. Dwie łyżki stołowe proszku z rośliny amla, dwie łyżki stołowe proszku z rośliny shikakai i dwie łyżki stołowe proszku z rośliny reta, czyli drzewo mydlane. Te trzy roślinki mieszamy razem
a następnie zalewamy gorącą wodą. I w mojej proporcji to jest 30 łyżek stołowych gorącej wody. Można dodać sok z jednej cytryny lub z połowy cytryny. Następnie mieszankę mieszamy, przykrywamy i odstawiamy w spokojne miejsce. I tutaj, jeżeli ktoś bardzo szybko potrzebuje użyć tej mieszanki, to musi ta mieszanka odstać swoje przynajmniej 2 godziny. Ale oczywiście czym dłużej, tym lepiej. Ja w mojej praktyce stosuję mieszankę. No, robię ją jednego dnia, a myję włosy kolejnego dnia wieczorem. Po zastosowaniu tej mieszanki jakiekolwiek odżywki są zbędne. Dlatego tylko i wyłącznie ten środek, jako szampon i odżywka w jednym. Tutaj jedyna uwaga to jest to, że odżywkę to nakładamy na włosy suche, następnie leciutko wmasujemy w skórę głowy i włosy, a następnie włosy spinamy. I tutaj trzymamy ten proszek roślinny na włosach przez przynajmniej 10 minut, przynajmniej, ale czym dłużej, tym lepiej. Można trzymać nawet godzinę czy dwie, korzystać jednocześnie z kąpieli w wannie, czy czytać sobie książkę, czy cokolwiek innego. Następnie mieszankę spłukujemy zwykłą wodą pod prysznicem lub w wannie. Włosy suszymy, jak zawsze, ręcznikiem i wszystko jest gotowe. Moi kochani, w tym miejscu pragnę podkreślić taką małą wskazówkę dla osób, które przebywają na przykład na południu Europy czy w innych krajach, gdzie bardzo silnie operuje słońce. Z całego serca polecam zrezygnować ze wszelkich specyfików typu filtry słoneczne. To jest, moi kochani, to jest tylko chwyt marketingowy i to jest kompletna głupota. To jest jedna wielka chemia, której ja osobiście nie stosuję i nikomu nie polecam. Słońce w pewien sposób działa na włosy, a mianowicie, szczególnie w takich właśnie krajach południowych, włosy są leciutko przesuszone, a także bardzo silnie rozjaśnione. Dlatego, jeżeli ktoś pragnie rozjaśnić włosy, słońce jest najlepszym takim pomocnikiem. I teraz co zrobić, jeżeli szczególnie końcówki włosów, a także całe włosy przesuszają się pod wpływem słońca? Tutaj najlepszy sposób to jest raz w tygodniu lub raz w miesiącu nacieramy całe włosy, a szczególnie końcówki, naturalnym olejkiem. Tutaj te olejki są dostępne także w Polsce, w każdym innym kraju. To są naturalne olejki, na przykład z amli lub olej sezamowy jako podstawa z dodatkiem drzewa herbacianego i innych. Tutaj bardzo proszę zwrócić uwagę na to, aby te olejki były naprawdę naturalne, czyli nie jakieś takie z dodatkiem perfum czy jakichś innych rzeczy chemicznych. Wiadomo, naturalne olejki, a także te środki roślinne do mycia włosów mają swój specyficzny zapach. Tutaj proszę się nie zrażać, bo ten zapach jest, może się komuś nie podobać, ale to przecież nie chodzi o zapach, tylko o działanie danej rośliny. Dlatego nakładamy olejek na całe włosy. Można zrobić to wieczorem i następnego dnia włosy umyć, albo można to zrobić w ciągu dnia i następnie po pewnym czasie włosy umyć. I tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że olejki bardzo trudno usunąć z włosów, dlatego jeżeli stosujecie metodę mycia proszkiem roślinnym przedstawionym wcześniej, to należy zrobić to 2 razy. Czyli na takie włosy natłuszczone nakładamy nasz środek po raz pierwszy, następnie spłukujemy i robimy to jeszcze raz. Wówczas wszelkie nadmiary olejku zostaną usunięte i włosy będą pięknie odżywione, ale nie tłuste. Moi kochani, następny temat to jest farbowanie włosów. I tutaj, jeżeli ktoś ma włosy ciemne, to nie ma kompletnie żadnego problemu. Natomiast przy włosach ciemnych, które chcemy uzyskać na kolor blond, będzie tutaj kilka wskazówek w późniejszej części filmu. Dlatego, jeżeli ktoś ma włosy ciemne, to bardzo proszę zwrócić na to uwagę, aby nie stosować żadnych farb chemicznych, ani żadnych tak zwanych szamponów zmywalnych. To jest niestety ogromna ilość chemii. Chemii, która nie tylko niszczy nasze włosy, ale która
wchodzi do naszego organizmu. Poprzez włosy wchodzi do naszej wątroby i niszczy jej komórki. I tutaj należy o tym pamiętać, że każdy kosmetyk działa nie tylko na zewnątrz, ale niestety również wewnątrz naszego organizmu. Dlatego odrzucamy farby chemiczne i stosujemy znowu proszki roślinne. I tutaj jest cała gama proszków. Jeżeli ktoś pragnie zachować naturalny kolor swoich włosów, nic nie zmieniać, to stosuje tylko i wyłącznie proszek z naturalnej henny. Proszę zwrócić uwagę, ale była to tylko henna niebarwiąca włosów. Czyli ona tylko odżywia, nadaje połysk, ale nie zabarwia włosów. Są również inne odmiany henny, które barwią włosy na kolor czerwony, rudy, ciemny brąz, kasztanowy, a także bardzo, bardzo ciemny brąz. Tutaj są dodatki henny na przykład z amlą, a jeżeli chcemy uzyskać kolor czarny lub kolor czarny wpadający w granat, to jest na to sposób, jest to proszek z rośliny indygo. Można oczywiście stosować niesamowite kombinacje, a mianowicie mieszamy hennę z amlą lub hennę z indygo lub indygo z amlą i tak dalej. I tutaj bardzo proszę dokładnie sprawdzić przy zakupie, czy jest to środek tylko i wyłącznie roślinny, gdyż wiele firm stosuje pewnego rodzaju oszustwo marketingowe, twierdząc, że jest to środek henna do farbowania włosów, a jest to środek tylko z minimalnym dodatkiem henny, a oparty na chemii. Tutaj bardzo proszę o ogromną uwagę przy zakupie takich środków. Natomiast jeżeli ktoś ma włosy ciemne i pragnie uzyskać kolor blond czy kolor bardzo jasny, są naturalne sposoby, aby włosy rozjaśnić, czyli na przykład słońce, sok z cytryny, wyciąg z rumianku w formie herbaty, którym spłukujemy włosy, oraz także wyciąg z chmielu i wyciąg z nagietka. I tutaj można sobie po prostu kupić takie ziółka, czy na Allegro, czy w innym miejscu, tworzyć herbatki i tymi herbatkami rozjaśniać włosy. To wymaga cierpliwości i ogromnego nakładu pracy, ale efekt będzie bardzo piękny i włosy nie będą zniszczone. Natomiast jeżeli ktoś ma bardzo ciemne włosy i pragnie uzyskać bardzo silny blond, to tutaj nie ma żadnych wskazówek naturalnych. Jeżeli oczywiście ktoś z Was ma jakieś naturalne doświadczenia, bardzo proszę pisać, ale w tym przypadku należy niestety sięgnąć do rzeczy syntetycznych i chemicznych, aby włosy odbarwić. I tutaj taka malutka wskazówka, że jeżeli już decydujecie się na taki krok i te włosy otrzymają taki szok, to aby im pomóc przetrwać ten szok i utrzymać piękno i zdrowie, to należy przynajmniej po takiej kurencji szokowej zrezygnować z jakichkolwiek innych rzeczy chemicznych i przejść na te naturalne środki, które omówiłam Wam już wcześniej. Moi kochani, następny temat to czesanie włosów. Tutaj z całego serca odradzam jakiekolwiek ciągnięcie, rozczesywanie, wyrywanie włosów grzebieniem czy jakąś niedostosowaną tego szczotką. I tutaj polecę Wam coś, co wiele osób już stosuje i jest to taka szczotka plastikowa o nazwie Tangler Tweezer. Ja Wam tutaj jeszcze raz napiszę tą nazwę. I to jest szczotka, która nie ciągnie włosów. Można ją stosować do masażu, a także do rozczesywania włosów mokrych albo suchych. Kolejny temat, moi kochani, to jest spanie. Tak, spanie i co się dzieje z naszymi włosami podczas spania. Szczególnie jeżeli śpimy z partnerem czy z partnerką, z kimś po prostu dzielimy nasze łoże, to nasze włosy są narażone na zniszczenia mechaniczne. I tutaj ja wiem, że wiele, szczególnie kobiet, ma opory, aby zastosować wskazówki, które za chwilkę przedstawię, ale moje kochane, Wasz partner na pewno po pewnym czasie zaakceptuje taką malutką zmianę i proszę się tutaj nie wstydzić, bo najważniejsze jest to, aby Wasze włosy były piękne i zdrowe. Tutaj proszę stosować bardzo delikatne zwinięcie włosów, szczególnie włosów długich i nałożenie wszelkiego rodzaju czapeczek, chust
z jedwabiu czy jakichś innych rzeczy na głowę, aby w czasie snu włosy były chronione. To jest bardzo ważne, wbrew pozorom, bardzo ważne. Następny temat to są wszelkiego rodzaju fryzury. Tutaj nie muszę na pewno tego podkreślać, że kompletnie odradzam stosowania lakierów i żeli do włosów, bo są to produkty niestety szkodliwe. Jeżeli stosujecie mieszankę do mycia włosów, którą przedstawiłam Wam na początku filmu, to wszelkie inne takie specyfiki jak lakier staną się zbędne, gdyż włosy są wówczas bardzo piękne i pięknie się układają. I dlatego nie muszę tutaj podkreślać, że rezygnujemy, jeżeli chcemy uzyskać zdrowe i piękne włosy, z lakierów i żeli. Natomiast fryzura, wszelkie suszarki, lokówki i tego typu rzeczy są również szkodliwe. Jeżeli ktoś pragnie uzyskać loki czy inne tego typu fryzury, to lepiej sięgnąć do takich tradycyjnych papilotów czy wałków. Mimo tego, że są o wiele mniej wygodne i w pewnym stopniu również niszczą włosy, ale są o wiele lepsze niż na przykład lokówki czy palenie włosów takimi przyrządami. Tak zwane fryzury na co dzień. Z całego serca polecam dla Was włosy rozpuszczone lub włosy delikatnie spięte, na przykład w warkocze, ale nie w jeden warkocz z tyłu głowy, który ciągnie włosy tutaj szczupka głowy i je wyrywa, ale warkocz na przykład na boku lub dwa warkocze z przodu. Jeżeli tworzymy warkocz, to również gumka na końcu tego warkocza nie powinna być bardzo mocno spięta, tylko leciutko trzymać włosy. Wszelkiego rodzaju koki również należy stosować, spinki delikatne, a nie na przykład cały taki stelaż z wsuwek, które bardzo mocno niszczą włosy. Moi kochani, najlepiej oczywiście włosy rozpuszczone, ale wiadomo, że są niektóre zawody, jak na przykład praca na komputerze, czy praca w jakiejś recepcji, gdzie po prostu włosy muszą być spięte. Moi kochani, w ten sposób nasze spotkanie dobiega końca. Na sam koniec pragnę jedynie podkreślić, są takie sytuacje życiowe, w których stajecie się na przykład ofiarą bardzo silnych ataków energetycznych, wampirystycznych i wówczas wiele osób zgłasza się do mnie z problemem ogromnego wypadania włosów, także można włosy po prostu wyciągać garściami. Jeżeli coś takiego się dzieje, może to mieć bardzo różne przyczyny, nie tylko w atakach energetycznych, ale również na przykład w zmianie klimatu, w zmianie odżywiania. W bardzo silnej sytuacji stresowej, gdzie po prostu stres odbija się na włosach, gdyż nasza skóra na głowie ściska się i cebulki zostają zaduszone i wypadają. Dlatego jeżeli zdarzy się w Waszym życiu coś takiego, że włosy niesamowicie mocno wypadają, a stosujecie już wszelkie inne wskazówki omówione tutaj wcześniej, to wówczas należy sięgnąć do bardzo silnych środków. Takim bardzo silnym środkiem jest płyn, który możecie sobie kupić na Allegro czy w aptece. Nazywa się Kami Vaza. To jest symulator wzrostu włosów, ale on działa również bardzo silnie na włosy wypadające. Czyli jeżeli coś takiego się zdarzy, od razu sięgamy po ten płyn, nakładamy go raz, dwa albo trzy i wtedy to bardzo silne wypadanie włosów zostanie zahamowane. A następnie należy się skoncentrować i szukać przyczyny. Ale przynajmniej zrobiliśmy to, że przez te 2-3 dni zachowamy nasze włosy na głowie, a nie zostaniemy bez nich. Dlatego warto sięgnąć czasami do takich środków, aby coś drastycznie zahamować, a następnie uzyskać ten czas, aby coś w życiu zmienić. Moi kochani, na stan naszych włosów ma bardzo duży wpływ również nasze odżywianie. Wiadomo, czym więcej warzyw i owoców, czym więcej witamin, tym włosy są piękniejsze. I każde odżywianie chemiczne, gotowe, fast food i tym podobne ma niestety negatywny wpływ na stan naszych włosów. Ale to jest już temat na kolejny film. Moi kochani, bardzo dziękuję za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca. Ja mówiłam bardzo szybko, aby te wszystkie informacje zawrzeć w krótkim filmie, a nie takim wykładzie 2- czy 3-godzinnym. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć w kolejnym filmie lub na moim kanale, lub na moim blogu w formie artykułu.
Życzę Wam wszystkiego najwspanialszego, abyście cieszyli się pięknymi włosami, zdrowymi włosami, które są odbiciem Waszej własnej duszy. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukardi.